No i gdzie ten elektryk? Nie możemy tak czekać cały dzień. Musimy jeszcze pójść na zakupy. Ale pyszny obiad. Tak, pyszny. Oczywiście, przychodzi akurat, gdy jemy. Dzień dobry, pani Hauser. Dzień dobry, panie Niewczas. Jest pan wreszcie. Tak, przepraszam, wyskoczyło mi coś pilnego. Widzi pan? Chcielibyśmy mieć tam oświetlenie. Żaden problem, zrobi się. Mam tutaj lampkę razem z kablem. Teraz przymocuję ją do sufitu. A teraz wystarczy podłączyć do prądu. Muszę na chwilę zejść do piwnicy. Aha, oto i skrzynka z bezpiecznikami. Teraz tylko podłączymy. No i gotowe. Niewczas, słucham. Tak, tak, tak. Co? O rany, zaraz tam będę. O kurczę, nie mam dziś dnia. Lepiej to szybko pozbieram i pędzę. Czy wszystko w porządku? Tak, tak, już skończyłem, ale muszę już wracać. Miłego popołudnia. No cóż, dziękuję. Panu także. Dobra, w takim razie zobaczymy kuchnię w nowym świetle. Tak, teraz ten kąt jest ładnie doświetlony. Tak, super, ale światło wisi nieco krzywo. To prawda. A tamto już wcale nie świeci. Wspaniale. Muszę znów dzwonić po elektryka. Niewczas, słucham. Po pana wizycie drugie światło w kuchni teraz nie działa. Będę u pani jutro pomiędzy 7 rano a 19. O niech to. Pomiędzy 7 a 19? Czyli znowu nigdzie jutro nie wyjdę. Jak mam niby zrobić sprawunki? Mamo, co na obiad? Kupiłam świeżą rybę. Musimy ją dzisiaj zjeść. Lubię rybkę. Obiad już prawie gotowy. Ho, ho, co robisz tak po ciemku? Cześć, Michał. Wszystkiemu winien pan Niewczas. Teraz mamy ładnie oświetlony wieszak, ale ciemno w kuchni. Obiad jest prawie gotowy. A jesteś pewna, że wszystko jest dogotowane? Tak. Wreszcie, elektryk w końcu jest. Czekam od 7 godzin. Dzień dobry, pani Hauser. Dzień dobry, panie Niewczas. Sprawdzę jeszcze raz. Aha, chyba znalazłem problem. Proszę bardzo. W naszym pokoju też nie ma światła. Rzucę okiem. O, to tylko spalona żarówka. Mam tu zapasową, wymienię ją. Proszę, gotowe. Niewczas przy telefonie. O, żeż, znowu? Zaraz tam będę. Przepraszam, muszę lecieć. Włączę radio i zobaczę, czy działa. A ja włączę światło. Fajnie jak światła w dyskotece. Tak, jak w dyskotece. Cześć, Nikola. Był elektryk? Tak, Michał. Światła w kuchni znów działają. O, świetnie. Ale teraz w salonie nie ma światła. O nie, no bez żartów. Zadzwonię znów do elektryka. O nie, telefon też nie działa. Ach, ten Niewczas. To przechodzi ludzkie pojęcie. Ciekawe, jaki tym razem będzie rachunek. Co to za hałasy z dziecięcego? Rzućmy okiem. Uhu! Haha,
Jak w dyskotece. Tak, pan elektryk zrobił dyskotekowe światło. Tak, pan elektryk jest fajowy. Podobał Wam się odcinek? Kliknijcie łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, klikamy przycisk subskrybuj kanał.